W dzisiejszych czasach, kiedy pęd życia i ciągły stres towarzyszą nam wręcz codziennie, łatwo zapomnieć o podstawowym aspekcie naszej egzystencji, czyli zdrowym odżywianiu. Tymczasem to właśnie ono jest fundamentem, na którym opiera się nasze samopoczucie, energia do działania i w ostateczności długość życia. Co gorsza, często nie zdajemy sobie sprawy, że nasza dieta jest daleka od ideału, a ignorowanie potrzeb organizmu może prowadzić do skrócenia naszego życia. Dlatego dziś podam Państwu, jakie niedobory składników są w tym aspekcie najbardziej niebezpieczne. Na pierwszym miejscu listy składników, których niedobór w znacznym stopniu przyczynia się do krótszego życia, zamieściłem witaminę D. Powołując się na pracę z 2022 roku, mogę powiedzieć, że brak tej witaminy zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci średnio o 25%. Przy czym, jak wykazali badacze z Turcji, przy głębokim deficycie witaminy D ryzyko to może być nawet aż dwukrotnie wyższe w porównaniu do osób, które mają prawidłowy jej poziom. To, o czym mówię, wynika m.in. z tego, że witamina D wzmacnia nasz układ odpornościowy, pomagając organizmowi w walce z patogenami. Z kolei jej niedobór może zwiększać podatność na infekcje, w tym górnych dróg oddechowych, co może powodować niebezpieczne powikłania zdrowotne. Do tego brak witaminy D sprzyja rozwojowi nowotworów, chorób autoimmunologicznych, chorób sercowo-naczyniowych, jak również osłabia nasze kości, zwiększając ryzyko złamań i upadków, co także przekłada się na długość naszego życia. Problem z deficytem witaminy D wynika przede wszystkim z tego, że w żywności występuje ona w bardzo małych ilościach, które są niewystarczające, aby pokryć nasze podstawowe zapotrzebowanie. Z kolei produkcja witaminy D na skutek wystawiania ciała na działanie promieni słonecznych nie jest zbyt efektywna, tym bardziej w okresie jesienno-zimowym. Oczywiście zachęcam, aby zażywać kąpieli słonecznych, niemniej w większości przypadków, aby utrzymać prawidłowe stężenie witaminy D, trzeba sięgnąć po preparaty z tym składnikiem. Zachęcam więc, aby każdy z Państwa oznaczył sobie poziom witaminy D we krwi i w przypadku jej niedoboru włączył suplementację. Przy okazji, jako ciekawostkę, napomnę, że istnieje szereg czynników, które osłabiają działanie witaminy D w naszym ciele. Jeśli chcieliby się Państwo z nimi zapoznać, to w górnym prawym rogu ekranu pojawił się odnośnik do materiału, w którym o tym mówię. Gdy mowa o witaminach, to nie sposób nie poruszyć w tym temacie witaminy B12. W 2020 roku ukazała się praca, która dowiodła, że zbyt niskie wysycenie ciała tą witaminą wiąże się ze wzrostem ryzyka przedwczesnej śmierci aż o 64%. A jest to problem dość powszechny, bo według literatury fachowej nawet co czwarta osoba na świecie może zmagać się z niedoborem tej witaminy. Przy okazji, jako ciekawostkę, wspomnę, że zdaniem wielu naukowców obecny zalecany dzienny poziom spożycia B12 jest zbyt niski, aby uchronić nas przed jej niedoborem. Ogólnie zaleca się, aby dostarczać witaminę B12 w wysokości około 2,4 mikrograma na dobę. Z kolei część badaczy rekomenduje, aby było to ponad dwukrotnie więcej i aby każdego dnia spożywać około 6 mikrogramów. Problem niedoboru B12 dotyczy przede wszystkim osób na dietach roślinnych, czy ogólnie osób, które spożywają bardzo małe ilości mięsa, ryb, jajek czy produktów mlecznych, bo poza chlorellą witamina B12 występuje wyłącznie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Do tego na brak B12 narażone są osoby z zaburzeniami wchłaniania składników pokarmowych. Mowa tu o osobach, u których stwierdzono np. celiakię, wrzody żołądka spowodowane Helicobacter pylori, chorobę leśniowskiego Crohna, SIBO, czyli zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, a także osoby po resekcji żołądka lub jelita cienkiego. Od razu też dodam, że do niedoboru B12 może też doprowadzić długotrwałe stosowanie niektórych leków. Mam tu na myśli przede wszystkim metforminę podawaną w cukrzycy, a do tego inhibitory pompy protonowej wykorzystywane m.in. w przypadku choroby refluksowej przełyku i wrzodów żołądka oraz dwunastnicy. Jeśli zaś chcą Państwo zadbać o dostarczanie wysokich ilości B12 wraz z dietą, to proszę wiedzieć, że najlepszym jej źródłem pokarmowym są produkty tak jak wątroba wołowa i drobiowa, nerki wołowe, chuda wołowina, śledź, sardynki, makrela atlantycka, pstrąg tęczowy, łosoś, małże, kefir, jogurt naturalny, ser żółty oraz jajka. Spośród witamin, których niedobór sprzyja zwiększonej śmiertelności, należy wymienić też witaminę B9, czyli inaczej foliany. Już niemal 30 lat temu badacze zauważyli, że niskie stężenie folianów we krwi wiąże się z wyższym aż o 69% ryzykiem przedwczesnej śmierci z powodu choroby wieńcowej.
O witaminie B9 wspominam też dlatego, że według przeprowadzonych badań w Polsce niedobór tego składnika dotyczy nawet aż 90% naszej populacji, czyli praktycznie niemal każdy z nas nie dostarcza wraz z dietą potrzebnych ilości folianów. Zwiększona śmiertelność u osób z brakiem folianów wynika z tego, że witamina ta odgrywa kluczową rolę w wielu procesach życiowych, w tym w powstawaniu i naprawie DNA, czyli naszego materiału genetycznego. Ponadto witamina B9 uczestniczy w metabolizmie homocysteiny, a mówiąc konkretnie, pomaga utrzymać prawidłowy poziom tego aminokwasu. I tu należy wiedzieć, że przy niskim spożyciu folianów dochodzi do niebezpiecznego wzrostu stężenia homocysteiny, która uszkadza nasz układ krążenia, w tym sprzyja pojawieniu się miażdżycy, udarów mózgu i zawału serca i również w ten sposób sprzyja zwiększonej śmiertelności. Osobom zainteresowanym powiem, że największe ilości folianów znajdziemy w zielonych warzywach, takich jak brokuły, brukselka, szpinak, jarmuż, sałata i kapusta włoska. Dość dobrym ich źródłem są również kalafior, soczewica, kiwi, pomarańcze i chleb żytnierazowy na zakwasie. Poza brakiem wspomnianych witamin, niedoborem pokarmowym, który w istotny sposób może przyczyniać się do skrócenia naszego życia, jest deficyt magnezu. Bowiem Japończycy udowodnili, że zbyt niskie wysycenie ciała magnezem, podobnie jak to było w przypadku witaminy D, wiąże się z dwukrotnie wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Jest to spowodowane tym, że magnez jest podstawowym pierwiastkiem niezbędnym w wielu procesach komórkowych. Należy wiedzieć, że ponad 600 reakcji enzymatycznych zachodzących w naszym ciele wymaga obecności właśnie magnezu. Pierwiastek ten bierze udział m.in. w produkcji energii, przetwarzaniu węglowodanów, wytwarzaniu białek czy zapewnianiu stabilności materiału genetycznego. Do tego w przebiegu niedoboru magnezu dochodzi do nadprodukcji substancji prozapalnych i wolnych rodników, czyli czynników, które w znaczący sposób przyspieszają starzenie się organizmu. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że niedobór magnezu jest bardzo powszechny u osób starszych. Wynika to m.in. z tego, że dieta osób starszych często jest mniej zróżnicowana i zwykle zawiera mniejsze ilości magnezu. Do tego wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność organizmu do wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego. Ponadto u osób starszych częściej obserwujemy przyjmowanie różnych leków, a te mogą hamować działanie magnezu lub zwiększać jego wydalanie z organizmu. Mam tu na myśli np. leki moczopędne, a także inhibitory pompy protonowej, takie jak omeprazol. Wobec tych informacji dobrze jest zadbać o to, aby magnezu jednak nam nie zabrakło. Przy czym mowa tutaj oczywiście o całej populacji, a nie tylko osobach starszych. Od siebie dodam, że najwięcej magnezu znajdziemy w niektórych wodach leczniczych typu donat lub słotwinka, w zwykłych wodach mineralnych typu magnezja, a także w produktach spożywczych, takich jak kasza jęczmienna pęczak, kasza gryczana niepalona, pestki dyni, nasiona słonecznika i nasiona chia, migdały, orzechy włoskie i laskowe, ryż brązowy, chleb żytnierazowy na zakwasie, fasola biała, kakao, gorzka czekolada i łosoś. Jak się okazuje, pierwiastkiem, którego deficyt również zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci, jest selen. A mianowicie dotarłem do wyników badań z 2016 roku, które zostały wykonane w Szwecji i które to pokazały, że osoby, których ciało jest słabo wysycone tym pierwiastkiem, cechują się wyższą śmiertelnością aż o 43%. Autorzy wspomnianej pracy sugerują, że taki efekt jest związany z tym, że selen chroni komórki przed zniszczeniem wywołanym wolnymi rodnikami. Gdy go zabraknie, wówczas dochodzi do śmierci komórek i powolnego, aczkolwiek skutecznego pogarszania się naszego zdrowia. Od siebie zaś jeszcze dodam, że przy braku selenu dochodzi też do zaburzonej pracy tarczycy, a konkretnie do rozwoju niedoczynności. A tu należy wiedzieć, że tarczyca to malutki gruczoł, który zawiaduje najważniejszymi procesami metabolicznymi w naszym ciele. Dlatego też i ten fakt dokłada cegiełkę do tego, że brak selenu sprzyja wcześniejszej śmierci. W celu dostarczania zadowalających ilości selenu dobrze jest jak najczęściej sięgać po ryby, w tym przede wszystkim dorsza, śledzia, flądrę, sardynki, łososia, a także halibuta. Do tego źródłem selenu są również produkty takie jak wątroba z gęsi, chuda wołowina, mięso drobiowe, żółtka jaj, ostrygi, homary, krewetki, orzechy brazylijskie, a także otręby owsiane i pestki słonecznika. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik.
Na dzisiejszej liście składników, których niedobór jest powiązany z wyższą śmiertelnością, znalazł się również potas. Naukowcy zauważyli, że osoby, które dostarczają niewielkie ilości potasu wraz z dietą, charakteryzują się o 33% wyższym ryzykiem śmiertelności w porównaniu do osób, których dieta jest bogata w ten pierwiastek. Mało tego, muszę zaznaczyć, że niedobór potasu jest szczególnie niebezpieczny w przypadku pacjentów, którzy zmagają się z chorobami sercowo-naczyniowymi. Otóż zagłębiając się w pracę naukową z 2024 roku możemy się dowiedzieć, że u wspomnianych osób bardzo niski poziom potasu we krwi, fachowo określany mianem hipokaliemii, zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci aż o 55%. To, o czym mówię, wynika przede wszystkim z tego, że potas jest bardzo ważnym elektrolitem wpływającym na pracę mięśni i układu nerwowego, w tym odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie mięśnia sercowego. Jak wielokrotnie udowodnili badacze, niskie stężenie potasu we krwi prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego, jak również zakłóca rytm serca, w tym na przykład dwukrotnie zwiększa ryzyko pojawienia się migotania przedsionków, a także sprzyja pojawieniu się udaru mózgu, a to z kolei w perspektywie długoterminowej stwarza realne zagrożenie dla naszego życia. Spodziewam się, że nie każdy z Państwa ma świadomość, że potas jest tym pierwiastkiem, którego nasz organizm potrzebuje w największych ilościach. Dla przykładu, podstawowe dzienne zapotrzebowanie na potas wynosi około 4700 mg, zaś w przypadku magnezu jest to 400 mg, a w przypadku żelaza zaledwie od 10 do 20 mg. To z kolei sprawia, że bardzo trudno nam jest dostarczać zadowalające ilości potasu każdego dnia. Zresztą literatura fachowa pokazuje wprost, że w Polsce spożywamy średnio około 2600 mg dziennie, czyli o wiele za mało niż powinniśmy. Niski poziom spożycia potasu wynika przede wszystkim z tego, że zbyt rzadko sięgamy po produkty bogate w ten pierwiastek, a co więcej, badacze wskazują, że obserwujemy pewien spadek zawartości potasu w uprawianych roślinach. Tak naprawdę nasza dieta obfituje w żywność wysoko przetworzoną, a ta jest pozbawiona znaczących ilości tego pierwiastka. Do tego przyjmowanie leków moczopędnych sprzyja utracie potasu z naszego ciała. Aby nie zabrakło nam potasu, powinniśmy jak najczęściej włączać do swojego jadłospisu świeże warzywa i owoce, w tym głównie pomidory, dynię, brukselkę, jarmuż, szpinak, kalarepę, ziemniaki, soczewice, fasole, banany, morele, kiwi oraz awokado. Poza tym w potas zasobne są również suszone śliwki i suszone morele, kakao, gorzka czekolada, woda kokosowa, kasza gryczana, grzyby, pestki dyni, orzechy laskowe, migdały, a także jogurt naturalny i łosoś. Być może dla niektórych z Państwa zaskoczeniem będzie to, że na niniejszej liście znalazł się również błonnik pokarmowy. Oczywiście mowa o jego niskim spożyciu. Wspominam o zaskoczeniu, ponieważ w niektórych kręgach błonnik nie cieszy się zbyt dużym uznaniem. Osobiście domyślam się, że powodem tego jest to, że błonnik jest składnikiem występującym w produktach roślinnych, a wiem, że w naszym społeczeństwie znajduje się grupa przeciwna spożywaniu dużych ilości pokarmów pochodzenia roślinnego. Dziś jednak nie chciałbym wdawać się w dyskusję na ten temat, a jedynie zasygnalizować, że wyniki najnowszej analizy 64 badań naukowych jednoznacznie dowiodły, że osoby, które dostarczają mało błonnika, mają o 23% wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Problem ten zaś dotyka wielu z nas. Dotarłem bowiem do jednej z publikacji, w której autorzy pokazali, że średnio spożywamy około 20 gramów błonnika dziennie. A tu tylko dopowiem, że dobowe zalecane spożycie wynosi o wiele więcej, bo co najmniej 30 gramów. I powołując się na wspomnianą pracę, takie zalecenia spełnia zaledwie co dziesiąta osoba. Bez zagłębiania się w szczegóły chciałbym podkreślić, że błonnik jest bardzo ważnym składnikiem dla utrzymania zdrowia, zaś jego brak wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi, co zostało wielokrotnie udowodnione w literaturze fachowej. Jak wskazują eksperci, dieta uboga w błonnik pokarmowy sprzyja m.in. rozwojowi raka jelita grubego, cukrzycy typu drugiego, a także chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto warto wiedzieć, że błonnik działa w naszych jelitach jak szczotka i pomaga oczyszczać je ze związków dla nas toksycznych. W ten sposób zapobiega ich przedostawaniu się do pozostałych części ciała. Dlatego też nic dziwnego w tym, że jego niedobór sprzyja przedwczesnej śmierci. W celu dostarczenia zadowalających ilości błonnika warto sięgać przede wszystkim po świeże warzywa i owoce, a także pełnoziarniste produkty zbożowe, w tym kaszę jęczmienną pęczak, płatki i otręby, czy pieczywo i inne produkty mączne na bazie mąki mrazowej.
Do tego dobrym źródłem błonnika są wszelkiego rodzaju orzechy i nasiona, w tym m.in. siemielniane, nasiona chia, pestki dyni, nasiona słonecznika i sezamu, migdały, orzechy włoskie czy orzechy laskowe. Innym składnikiem, którego niskie spożycie może przekładać się negatywnie na długość naszego życia, są kwasy tłuszczowe omega-3, przy czym mam tu na myśli głównie kwas eikozapentenowy, czyli EPA, i kwas dokozaheksanowy, czyli DHA, które występują w tłustych rybach morskich. W 2021 roku ukazała się analiza 17 badań, która dowiodła, że osoby, które mają niski poziom omega-3 we krwi, cechują się o 18% wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci w porównaniu do osób, u których stężenie tych składników jest wysokie. Mało tego, badacze sugerują, że zadbanie o wysoki poziom omega-3 może wręcz wydłużyć nasze życie o kilka lat. Ale o tym mówię więcej w osobnym filmie, do którego odsyłacz pojawi się na ekranie. Jak Państwo widzą, niedobory niektórych składników odżywczych, takich jak witamina D, witamina B12, foliany, magnez, selen, potas czy błonnik pokarmowy, mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka wielu poważnych chorób i znaczącego skrócenia naszego życia. Ta wiedza podkreśla ważność utrzymania zbilansowanego i pełnowartościowego sposobu żywienia, który zapewnia wszystkie niezbędne związki pokarmowe. Z uwagi zaś na to, że jednocześnie wymienionych składników brakuje nam najczęściej, to zachęcam, aby włączyć do jadłospisu produkty, które dziś Państwu podałem. Jako zaś uzupełnienie dzisiejszego filmu zachęcam Państwa do obejrzenia jeszcze programu, o którym przed chwilą wspomniałem i w którym to dość szczegółowo opowiadam o kwasach tłuszczowych omega-3, których poziom w naszym organizmie może realnie przełożyć się na długość naszego życia. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.